Muzeum Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu pozyskało bardzo cenne pamiątki po profesorze Stanisławie Pawłowskim, wybitnym uczonym wielkim polskim geologu. To był wielki odkrywca polskiej siarki, któremu zawiązano bardzo wiele. Choćby to, że mamy dzisiaj takie miasto, jakim ono jest, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to maleńkie miasteczko. A można tak bez większej przesady powiedzieć, że w zasadzie było takim, jakim go zbudowano. W XVII wieku. Natomiast to, co dzisiaj widzimy, to jest zasługa w najmierze odkrycia złościarki. Ślady jego życiowego dorobku muzeum otrzymało w prezencie od jego żony profesor Katarzyny Pawłowskiej. Tutaj muszę powiedzieć, że kiedyś starałem się o te pamiątki, ale wtedy nie było to możliwe. Dzisiaj ułatwiła to troszeczkę. Szkoła w Stalach, obok na Brzegach, z którą współpracujemy i chciałbym tutaj przy okazji bardzo podziękować panu dyrektorowi sławowej Dumie, któremu pośrednictwo zawdzięczamy to, że te planetki trafiły do nas. To są bardzo cenne rzeczy, jak wspomniałem, bo to są dokumenty osobiste profesora, na przykład jego świadectwa szkolne jeszcze sprzed wojny, są oczywiście także że jest mnóstwo jego fotografii, z prac wydobywczych jakie prowadził w terenie również Starnobrzega, a więc dla historii wydobycia siarki to są pierwsze materiały. Są rozmaite dyplomy zarówno naukowe, jak i przyznamianogród państwowych gratulacji od władz państwowych od Edwarda Gierka od Wojciecha Jaruzelskiego są także odznaczenia i Medale jakim profesor był oznaczony. Wśród nich taka ciekawostka, order budowniczych Polski Ludowej to kiedyś było najwyższe polskie oznaczenie, które w historii zostało przyznane tylko 305 osobom i było wręczone tylko takim ludziom, którzy wyjątkowo zasłużyli się dla Polski, dla naszego kraju, a niewątpliwie profesor powoski do takich należał. Oprócz tego do Muzeum Przemysłu Siarkowego trafiło jeszcze wiele innych pamiątek. Muzeum planuje ulokować je, przynajmniej częściowo, w ekspozycji stałej, dostępnej do oglądania dla mieszkańców Tarnobrzega i turystów.